Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Harc w tym roku otrzymało doroczną nagrodę prezydenta miasta Krzysztofa Chojniaka. Wręczenie kropli drążącej skały odbyło się w sobotę wieczorem w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury podczas dorocznego koncertu noworocznego. Podczas tegorocznego koncertu noworocznego nie tylko podsumowywano minione 12 miesięcy. To było niejako projektowanie przyszłości z myślą o zbliżającym się 800-leciu miasta. I właśnie przyszłość stała się motywem przewodnim koncertu. Tą lepszą przyszłość piotrkowianom projektuje Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Harc, któremu w tym roku przyznano doroczną nagrodę prezydenta Krzysztofa Chojniaka. Krople drążącą skałę podczas koncertu odebrał prezes Marcin Jączyk. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim wszystkim członkom naszego stowarzyszenia, wszystkim wolontariuszom, którzy z nami współpracują, jak i również tym, którzy tak naprawdę w ciągu roku każdego dnia nas wspierają, a jest to cała rzesza osób prywatnych, firm, instytucji. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bez Waszej pomocy, bez Państwa pomocy nie byłoby to możliwe. Podczas dorocznego koncertu w trakcie rozmowy z prezydentem podsumowywano to, co stało się w minionych latach, a co procentuje i przygotowuje miasto do zacnego jubileuszu oraz czyni życie w mieście łatwiejszym i przyjaznym nie tylko mieszkańcom, ale i przedsiębiorcom. Najważniejsze inwestycje i wydarzenia zawarto w okolicznościowym folderze. Są to m.in. rekordowo dofinansowany projekt modernizacji oczyszczalni ścieków, liczne inwestycje drogowe, mieszkaniowe czy modernizacyjne, jak trakt wielu kultur. Nieprzypadkowo właśnie dzisiaj dokonaliśmy takiego podsumowania tego, co za nami, bo tuż przed jubileuszem 800-lecia byłoby trochę za mało czasu. Teraz mamy jeszcze te 3 lata, żeby jeszcze intensywniej niż dotychczas na ten jubileusz się przygotowywać. I nie mam wątpliwości, że jeśli chodzi o tę politykę proinwestycyjną, tu absolutnie nie możemy sobie pozwolić na zwolnienie, zwłaszcza, że jesteśmy w nowym okresie programowania i otwierają się przed nami nowe możliwości, jeśli chodzi o pozyskanie pieniędzy z zewnątrz. Chcemy tę szansę wykorzystać. Jest wiele inwestycji do zrobienia. Chcielibyśmy, żeby i w zakresie rewitalizacji Starego Miasta kontynuować to, co zrobiliśmy dotychczas. Przygotowujemy się do trzeciego etapu dużego projektu Trakt Wielu Kultur. Podczas koncertu nie zabrakło też akcentu artystycznego, bo Piotrków ma utalentowanych młodych ludzi. Są to choćby sportowcy, aktorzy czy muzycy. A muzyczny talent zaprezentowali Aleksandra Olczyk i Ernest Staniaszek. Byli też i goście z Krakowa. Podczas koncertu wystąpili Grzegorz Turnał i Andrzej Sikorowski. Koncert zakończył tradycyjny toast noworoczny. Ten wzniósł przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński. Spełnienie wielkich marzeń, wielkich pragnień i wielkich życzeń. Wszystkiego najlepszego.